Ile razy świerzbiły nas palce, gdy w muzach chodziliśmy i oglądaliśmy piękne meble. Zawsze chcieliśmy otworzyć i zajrzeć do środka, zobaczyć, co skrywają komody, szafy i inne meble. Nie jest to możliwe w normalnych warunkach, ale dzisiaj spróbujemy to zrobić. Zakładamy glazejki, no bo jesteśmy w Poznaniu. I zajrzymy do środka tej pięknej, XVIII-wiecznej szafy gdańskiej. Ten luksusowy mebel, taki luksusowy mebel, znajdował się w każdym szanującym się, zamożnym, bogatym wnętrzu gdańskiej, patrycjuszowskiej kamienicy. Tak wyglądała na zewnątrz. A co gdańszczanie trzymali w środku? Otwieramy. No może dziwić trochę, że tak bogato dekorowana szafa ma takie banalne wnętrze. Może ta półka nawet dziwi Państwa. Być może po dokładnym przejrzeniu się zobaczylibyśmy tutaj haki, na których wieszano odzież zimową, nieużywaną w letnie miesiące. Na półkach, jeśli takie były, a w tym przypadku taka jest, przechowywano bieliznę stołową, obrusy, wszelkiego rodzaju nakrycia stołowe, a tam na dole, gdzie nie dostaniemy się inaczej jak przez te wielkie drzwi, przechowywano, i tu każdy poznaniak zrozumie, gemele, czyli te wszystkie niepotrzebne sprzęty, których żal było jeszcze wyrzucić, ale których już z wielu przyczyn używać się nie dało. Na przykład dzbanek z oderwanym uchem, potłuczoną i sklejoną donicę, czy inne przedmioty, z którymi trudno było się rozstać, a które no, w domu już były niepotrzebne. Do tego służyła właśnie ta przestrzeń.